Cześć, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. I muszę przyznać, że tym razem nagrywam bardzo późno w nocy i jestem zachwycona tym, jak akustyka jest po prostu rewelacyjna, i wszelkich szumów ulicznych nareszcie nie słychać. Wszystkich, którzy słuchają tego odcinka teraz, a nie pochodzą z dalekiej przyszłości serdecznie zapraszam na urodzinowego live'a, ponieważ 28 sierpnia 2021 roku miną okrągło 2 lata, odkąd prowadzę ten kanał i jest to niezwykła przygoda. Dlatego mam nadzieję, Mam nadzieję, że spotkamy się na tym live i trochę poświętujemy. Jeśli słuchają mnie moi patroni, to tylko przypominam, żebyście sprawdzili swoje skrzynki e-mail, ponieważ tam wysłałam Wam pewną niespodziankę w związku z taką małą paczką z podziękowaniami, którą bym Wam chciała wysłać, jeśli chcecie. Dlatego przypominam, żebyście sprawdzili tego maila. A już teraz, więc nie przeciągając, chciałabym przejść do sprawy, a sprawa jest dosyć, nie powiem, że ciekawa, raczej wstrząsająca. I szczerze mówiąc, zastanawiałam się, czy ją przedstawić na kanale, ale wydaje mi się, że z racji tego, że chyba jeszcze na polskim, a nawet angielskim YouTube na ten temat nie ma podcastu, jest to dobra okazja, aby ten fakt zmienić. Jak pewnie część z was, która obserwuje mnie na Instagramie, kojarzy, ostatnio było mnie trochę mniej w związku z różnymi obowiązkami, a jednym z nich była nauka do lekarskiego egzaminu końcowego. I jak tak sobie siedziałam i się uczyłam, to zobaczyłam pewien objaw. On się nazywa objaw Lermita, właśnie i polega na tym, że jak zgnie, zegnie się głowę gdzieś tam w karku, to przebiega nas taki prąd przez kręgosłup. I ten objaw może być z wielu powodów, na przykład brak nam witaminy B12, albo może zaczyna się stwardnienie rozsiane. W każdym razie tak sobie pomyślałam, że Lermit, Lermit już gdzieś widziałam to nazwisko, no i zaczęłam patrzeć, czy może była jakaś osoba o takim nazwisku, która rzeczywiście z naszą tematyką miała coś wspólnego? I okazało się, że tak, nie pomyliło mi się. A nawet ostatnio na Anatomii Zła, do której polubienia serdecznie Was zachęcam, tak samo jak do fanpage'a True Crime Poland, był artykuł. I przeczytałam ten artykuł właśnie o Genewief Lermid i przyznam, że historia coś tam mi się przypomniała, kiedyś to widziałam, ale tak nie do końca wydawało mi się, że. Rozumiem, co tam się wydarzyło, dlatego zaczęłam kopać głębiej i głębiej, a jako, że francuskiego kompletnie nie znam, było to nie lada wyzwanie i rzeczywiście odnalazłam troszeczkę więcej informacji. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, z tego względu, że jest rozszerzeniem artykułu, który możecie sobie na tej stronie przeczytać, przypadnie Wam do gustu. Także już nie przeciągając, zaczynajmy część właściwą. Geneviève Lermit urodziła się 16 listopada 1966 roku w Brukseli. Była córką przedsiębiorcy i pielęgniarki. Miała dwie młodsze siostry. Katrina urodziła się w 1969 roku, a Mireille urodziła się w 1972. Niewiele wiadomo o wczesnych latach dzieciństwa, a także młodości Geneviève. Miała kłopoty z nauką i brakowało jej trochę wiary w siebie, ale mimo tego w 1991 roku udało jej się skończyć studia. Uzyskała ona dyplom z języka francuskiego oraz historii, i w miejscu, gdzie studiowała, udało jej się poznać pewnego interesującego mężczyznę, który również był studentem, a także w przyszłości miał być jej mężem. Nazywał się on Bushai Mokadem i nie ma dosyć kłopotliwe dla mnie, aby to poprawnie wymówić, także będę używała jego nazwiska dalej w tej historii, odnosząc się do niego. Mokadem studiował fizykę i matematykę, ale studiów swoich nigdy nie ukończył. Za to para pobrała się 20 września 1990 roku i zamieszkali oni wtedy oboje w, w mieszkaniu pewnego lekarza. Okazuje się, że dr Michel Szar poznał rodzinę Mokadema jeszcze w latach 80., kiedy przebywał w Maroko, i to właśnie wtedy zaprzyjaźnił się z nimi, a także postanowił zaopiekować się chłopcem. Mokadem postrzegał doktora Szara jako swojego adopcyjnego ojca, a sam Szar pomógł mu się przenieść do Belgii, a także płacił za jego utrzymanie i również wspierał go w jego kierunku studiów. Z początku Genevieve w ogóle nie przejmowała się faktem, że mieszkają oni u no dla niej praktycznie obcego mężczyzny. W końcu zajmował bardzo ważne miejsce w życiu jej męża i ponadto pomagał im finansowo. Zresztą kobiecie wydawało się, że cały ten układ jest jakby tylko na chwilę, zanim staną na własne nogi, skończą studia i zaczną w końcu zarabiać poważny, albo chociaż gwarantujący godziwy byt, pieniądze. Jednak jak już wspomniałam wcześniej, Mokadem nikt studiów nie ukończył. I tak w roku 1991, kiedy Genewie ukończyła studia, udało jej się dostać pierwszą pracę. Miała ona pracować w szkole jako nauczycielka, i w momencie, kiedy bardzo cieszyła się ze swojej nowej posady, jej mąż, aby też jakoś rodzinę utrzymać, zatrudnił się w sklepie. W sumie Genevieve za długo do szkoły nie pochodziła, bo 13 sierpnia 1992 roku na świat przyszła pierwsza córka małżeństwa, Jasmin. Niedługo potem, być może dlatego, że z nowym członkiem rodziny zrobiło się nieco ciaśniej w mieszkaniu, doktor Szar kupił dom, do którego wszyscy wspólnie się przenieśli, zaś w mieszkaniu urządził gabinet, w którym przyjmował pacjentów. 13 lutego 1995 roku na świat przyszła druga córka małżeństwa o imieniu Nora. I tym razem, niestety, Genevieve nie była już w stanie po porodzie do pracy wrócić, ponieważ okazało się, że cierpi na depresję poporodową. Z tego powodu musiała wziąć sobie zwolnienie lekarskie i cały ten okres łącznie z urlopem macierzyńskim i dochodzeniem do zdrowia i równowagi psychicznej. Niestety wyniósł aż rok i przez rok kobieta była w domu, nie pracowała i niestety pewne napięcia na linii pomiędzy nią a mężem, a także pomiędzy nią a Doktorem Szarem, do którego nie pałała zbytnią sympatią, zaczęły przybierać na sile. W 1996 roku z racji tego, że sytuacja finansowa rodziny nie była zaciekawa, ciekawa, doktor Szar zatrudnił Mokadama jako asystenta. Na początku miał być jego asystentem na pół etatu ale z biegiem lat okazało się, że stanowią dosyć zgrany zespół i Mokadam zaczął pracować dla Michela Szara na pełen etat. Zresztą, czy miało to większe znaczenie w momencie, kiedy lekarz tak naprawdę finansował wiele rzeczy, jak prawie nie wszystkie dla rodziny, zamieszkanie, ale także wakacje, remonty domu, a nawet ubezpieczenie na życie dla każdego członka rodziny. I choć wydawało się to bardzo miłym gestem z jego strony, właściwie nawet niemiłym gestem, czymś znacznie więcej, bo pokrywając praktycznie wszystkie wydatki, stanowił pewien fundament funkcjonowania rodziny, a także nieocenioną pomoc, z tym, że rodziną tak naprawdę nie był. Co więcej, Żyniew jego postawę odbierała jako negatywną, bardzo natrętną, a także dominującą, i tego znieść nie mogła. W 1996 roku, czyli rok po tym, jak Żyniewiew była w domu i przeżywała depresję poporodową, postanowiła skonsultować się z psychiatrą, który w tamtym momencie jej życia zdiagnozował u niej nawracające zaburzenia lękowo-depresyjne. A w opisie wizyty napisał, że w obliczu niepokoju i różnych sytuacji lękowych pacjentka cofa się emocjonalnie, a także ucieka do zachowań bierno-receptywnych i hipochondrycznych. A biorąc pod uwagę jej wewnętrzną wrażliwość co może być związane z tym, jak była wychowana można sugerować, że być może jest podatna na to, aby rozwinęła się u niej pełnoobjawowa depresja. I choć z samopoczuciem rzynwiew nie działo się za dobrze, to rodzina nie przestała się rozrastać bo 20 kwietnia 1997 roku na świat przyszła Miriam, a 20 maja 1999 roku na świat przyszła czwarta córka pary, czyli mina. Wtedy to rodzina przeniosła się z Brukseli do małego miasta o nazwie Nivel. Tam doktor Szar również kupił dom i oczywiście zapłacił za niego albo zaciągnął na siebie kredyt hipoteczny i go spłacał. Tutaj wersje są podzielone. I w tymże domu postanowił zająć drugie piętro, natomiast pierwsze piętro, czy też może parter, a on był na pierwszym piętrze w zależności, czy patrzymy na to po angielsku, polsku czy amerykańsku, w każdym razie to niższe piętro postanowił zostawić do swobodnej dyspozycji rodziny. Jeśli na przykład domyślnie taka przeprowadzka miała być początkiem nowego życia dla małżeństwa, także doktora, to coś się nie udało, bo właśnie tam, w Niwel, pewne napięcia i pewne problemy małżeńskie pomiędzy Mokadem a Żyniewiew zaczęły przybierać na sile. Mokadem spędzał długie godziny poza domem i był regularnym gościem w lokalnym barze. A także wykorzystywał wiele okazji, aby odwiedzać swoją rodzinę. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że jego rodzina mieszkała w Marrakeszu, czyli w Maroko, a wybierając się do rodziny w odwiedziny, Mokat często przepadał na tydzień, dwa, a nawet na miesiąc. I coraz częściej niestety przepadał na takie okresy około miesięczne. 9 sierpnia 2003 roku na świat przyszło ostatnie dziecko pary i pierwszy syn nazywał się Mehdi. I w tym samym roku Szar, który widział, że z Żynwief dzieje się coś nie tak, postanowił powiedzieć jej wprost, że uważa, że powinna zacząć chodzić do psychiatry. Żynwief nie uponowała, dlatego też. Jakiś czas oczywiście po narodzinach ostatniego syna, bo to całe przekonywanie jej do tego to był proces. Dlatego też, mniej więcej około roku 2005, postanowiła zapisać się do psychiatry i jej lekarzem został dr Diderik Veldekens. Lekarz ten zauważył, że Geneviève była bardzo spięta i ponadto była na skraju załamania nerwowego. Wykazywała objawy wycofania społecznego. I bardzo dużego zmęczenia, które objawiało, objawiało się przede wszystkim podczas codziennych prac domowych. Poniekąd, na przykład, takie ogromne zmęczenie, z którym wręcz nie można walczyć, jest jednym z objawów depresji. Natomiast chyba w tamtym momencie ten lekarz nie zdiagnozował jeszcze depresji Użyńwiew, bo zapisał jej jedynie leki nasenne. Ponieważ uznał, że Geneviève jest najprawdopodobniej bardzo zmęczona, a pewnie też mu powiedziała, że ma kłopoty z tym, aby zasnąć. W ten sposób minęły dwa kolejne lata i około roku 2007 w styczniu Geneviève zaczęła zdradzać dosyć niepokojące rzeczy na wizytach kontrolnych u swojego lekarza. Przede wszystkim przyznała, że doświadcza pewnych nagłych impulsów. Na przykład, kilkakrotnie, będąc w sklepie, czuła takie dziwne uczucie w środku, które bardzo zmuszało ją, aby udała się do działu z sztućcami czy też całą tą, tą zestawą kuchenną. Tam z kolei fascynowały ją narzędzia, którymi być może mogłaby zrobić krzywdę sobie albo komuś. Ze swoim psychiatrą rozmawiała o fascynacji i lęku w takiej sytuacji, a także o tym, że obecność doktora Szara jest dla niej bardzo uciążliwa i szczerze mówiąc, to jest wyczerpana faktem, że musi mieszkać z tym mężczyzną i nie może dłużej znosić jego obecności, ponieważ tak naprawdę jest dla niej obcą osobą, a ponadto ma pewne poczucie zależności finansowej i to jest uczucie, którego znieść po prostu nie może. Niestety, jeśli chodzi o pewne ciągoty Genewie'e do zastawy kuchennej, lekarz interpretował to jako nerwicę natręt, w której na przykład występują pewne natrętne właśnie impulsy, z którymi osoba cierpiąca na nią nie może sobie poradzić. Chociaż impulsy te muszą być w miarę na przykład powtarzalne. A nie wiem, czy Genewie'e do końca się pochwaliła, że to się na przykład dzieje w jakimś interwale, ale nie będę podważać tej diagnozy, bo. Nie mamy oczywiście całości obrazu i wszystkich elementów, i nie wiemy, jak to naprawdę wyglądało. Co wiemy natomiast na pewno, to to, że 13 lutego 2007 roku Żydwiew nie czuła się za dobrze i w związku z tym napisała następujący list do swojego psychiatry: Kiedy się budzę, mam trudności z wstaniem z łóżka i mam skurcze żołądka. Ale i tak muszę wstać, ponieważ każdego rana mam biegunkę. Czuję się, jakbym miała wielki węzeł w lewej ręce, która jest bezwładna. Czuję się tak smutno, głęboko smutno. Boję się cały czas. Boję się siebie, boję się świata, w którym żyję. Boję się siebie, boję się przyszłości. Kiedy idę ulicą, boję się. Nie mam już odwagi. Nie wiem, gdzie znaleźć odwagę i jestem zmęczona tym wszystkim. Nie chcę wierzyć, w lepszą przyszłość, jestem w ślepym załuku, Poszłam dziś do sklepu, poszłam sprawdzić, czy mają noże do steków, i nie wiem, gdzie je znaleźć, i nie wiem, jak mam zamiar porozmawiać o tym z mężem. Nie będę tego potrzebować, i czując się tak źle w mojej głowie i na lekach, proszę, zróbcie coś dla mnie. Jestem przygnieciona masą złych uczuć i nigdy nie czułam się tak bezbronna jak teraz. Nigdy nie czułam się tak bezbronna. 27 lutego 2007 roku dzień przed tragedią Rzymiw zostawiła kolejny list dla swojego psychiatry i tym razem brzmiał on mniej więcej tak. Doktorze, nie ma pan zbyt wiele czasu, a ja nie czuję się dobrze. Przez ostatnie kilka dni mam czarne myśli, które wezmą górę i zabiorą mnie i moje dzieci z tego świata. To jest walka, moje dzieci są ze mną, a to codzienna walka i moja przyjaciółka Walerii wspiera mnie, ale nie ma rozwiązania mojego problemu. Czuję się ciężko i czuję się jak więzień. Nie mam już siły i nie sądzę, że mój mąż mnie uratuje, bo pod każdym względem jest w lepszej sytuacji niż ja. On wraca jutro wieczorem do domu, ale nie mogę mu powiedzieć o całym moim bólu i cierpieniu. Ta sytuacja rodzinna nie może być już naprawiona. Miałam myśli, aby odebrać sobie życie w przeszłości. Wyobrażam sobie scenariusze, które są zarówno prawdziwe, jak i realistyczne, i wiem, że jestem do tego zdolna. To nie jest gra. Przepraszam za zajęcie Twojego czasu. Żynwiew zostawiła ten list, bo lekarz niestety nie miał tego dnia czasu, aby ją przyjąć. Miał Wypełniony swój kalendarz spotkaniami z innymi pacjentami, a Rzyn-Wiew uważała, że potrzebuje tej uwagi. Próbowała ją zdobyć w ten sposób właśnie, no i niestety nie udało się. 28 lutego 2007 roku Mokadem miał wrócić z podróży do swojej rodziny w Maroku i oczywiście zobaczyć swoją rodzinę. Żenwiew zabrała najstarszą córkę Jasmin do dermatologa, a potem odebrała resztę dzieci ze szkoły i przygotowała dla nich obiad. A następnie, jak twierdzi, usłyszała w głowie głos, który powiedział, że maszyna ruszyła. Cokolwiek to znaczy. Tego dnia kobieta wysłała dwa listy. Jeden z nich był do jej siostry, a w środku oprócz treści listu znajdowała się jeszcze osobista biżuteria kobiety. Drugi list zaś napisała do wspomnianej już wcześniej przyjaciółki Walerii. W tym oto liście nazywała doktora Michela Szara bardzo nieprzyjemnymi określeniami. Jednym z nich to był zgniły. Jeśli można by to tak ująć, który ukradł intymność pomiędzy nią a jej mężem oraz jej dziećmi. Ponadto w tym samym liście oskarżała swojego męża o to, że był zarówno ślepy, jak i głuchy na wszelkie uwagi dotyczące obecności doktora Szara. Po wysłaniu tych listów poszła do sklepu, a w sklepie tym ukradła dwa noże, które schowała w swojej torbie na zakupy. Po powrocie do domu ukryła je w szufladzie. I jak pewnie doskonale wyczuwacie w tym momencie, przechodzimy do najbardziej chyba trudnej części podcastu, bo jest to opis tego, co dokładnie zrobiła Żynwiew. Także jeśli jesteście wrażliwi, Albo jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie tego słuchać, ja doskonale rozumiem dlaczego, to postaram się podlinkować w opisie filmu, kiedy opis ten się kończy. Kiedy reszta dzieci oglądała w telewizji małych agentów, Żyniewiew zawołała do siebie minę. Mina miała wtedy 8 lat. Żyniew próbowała na początku zacisnąć ręce na szyi miny. Ale kiedy okazało się, że dziecko za mocno się szarpie, kobieta postanowiła jednak poderznąć gardło jednym z noży, które wcześniej ukradła, i w międzyczasie mówiła do ucha córce kojące słowa o ile jakiekolwiek słowa mogą być kojące w takiej sytuacji, a także przepraszała ją za to, co zrobiło. To samo zrobiła chwilę później z 3,5-letnim Mechtim. Na początku próbowała zrobić to gołymi rękami, ale gdy okazało się, że chłopiec również z całej siły walczy o swoje życie, przeszła do użycia bardziej skutecznych w jej mniemaniu środków. Po wszystkim umyła narzędzie w zlewie kuchennym, a potem zawołała swoją córkę Miriam. Tym razem zawołała ją do gabinetu. Być może miejsce, w którym wcześniej dokonywała czynów, było już na tyle zdradzające, co ma się zaraz stać, a przecież nie chciała spłoszyć następnego dziecka, że zmieniła pomieszczenie. Podobno powiedziała Miriam, że czeka na nią niespodzianka w tym gabinecie. Dziewczynka oczywiście poszła tam. Wtedy Żnywiew wkazała jej usiąść na krześle, a oczy zawiązała jej niebieską Chusteczką. Kiedy dziewczynka czekała na prezent, czy też niespodziankę, którą zapowiadała mama, żynwiew wzięła marmurową tabliczkę, która znajdowała się w kabinecie. Nie wiem, czy była to jakaś podstawka, czy była to być może ozdoba. We wszystkich źródłach mówią o tabliczce marmurowej, i tą tabliczką z całej siły uderzyła dziecko w tył głowy. A potem jeszcze dla pewności zrobiła to, co zrobiła z poprzednimi dziećmi. Prawdopodobnie zawiązała jej oczy, bo była dwa lata starsza od poprzedniej córki i być może myślała, że pójdzie nie tak gładko jak w przypadku młodszych dzieci. Ale to jest tylko takie moje mniemanie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego zrobiła coś tak okrutnego w ogóle i dlaczego aż tak bardzo. Oddalała od dzieci to, co miało się stać, i tak bardzo z zaskoczenia chciała im po prostu zrobić krzywdę. Nora była jeszcze starsza, bo miała 12 lat, ale i tę córkę kobieta wzięła podobnym sposobem, bo kazała jej usiąść na krześle, a następnie zaszła ją od tyłu jednym szybkim ruchem ręki, w której trzymała ostrze, odebrała dziecku życie. Później odkryto w łazience, była to łazienka, z której korzystał w większości dr. Szar, odkryto na lustrze napis. To były trzy litery, napisane czerwonokrwistą cieczą. I było to j u d Jud. Podejrzewa się, że miał być to początek słowa Judasz, ale dlaczego kobieta chciała tak napisać, trudno stwierdzić. Istnieją teorie, że być może znalazło się to w łazience doktora Szara, ponieważ chciała ona zranić go osobiście, jako że Nora była jego ulubienicą. Jasmin miała 15 lat, tak mniej więcej i z jakiegoś powodu nie było jej wtedy w domu, ale matka po nią zadzwoniła i tak samo jak w przypadku poprzednich dzieci, powiedziała, że ma dla niej niespodziankę. Kiedy Jasmin przyszła, kobieta zaatakowała ją od tyłu, a Jasmin, gdy zorientowała się, co się dzieje, walczyła o swoje życie. Nawet udało jej się uchylić bodajże od pierwszego albo drugiego ciosu, ponieważ instynktownie wyczuła, że coś jest nie tak. W późniejszych oględzinach było widać, że dziewczyna walczyła o życie. W związku z czym matce nie udało się jej szybko tego życia odebrać, a cały proces był bardzo, ale to bardzo bolesny. Gdy do Żydwiew dotarło, że jej dzieci już nie ma z nią na świecie, że odeszły, postanowiła również i sobie odebrać życie. I tu są różne wersje: albo chciała upaść na ostre narzędzie, albo po prostu sama miała zadać sobie jakiś cios. Udało jej się zranić. Aczkolwiek dotarło do niej, że nie jest w stanie odebrać sobie sama życia. W związku z tym napisała ona czerwonym pisakiem czy też markerem na drzwiach swojego domu, aby zadzwonić po funkcjonariuszy, zaś sama chwyciła telefon i zadzwoniła ona po karetkę. Gdy ratownicy wkroczyli do domu. Zastali oni czwórkę dzieci ułożone w swoich łóżeczkach, a pod ręce miały powpychane swoje ulubione pluszaki. Dlaczego czwórkę? Wydaje się, choć źródła mówią różnie, że Nora nie była w żadnym łóżku, tylko była właśnie w tej łazience, aby zranić czy też zrobić na złość doktorowi Szarowi. Podobno, ale to tylko podobno, bo też znalazłam to w jednym źródle i nie jestem do końca pewna, czy rzeczywiście takie dokumenty mogłyby wypłynąć na światło dzienne, ale podobno według jednego z raportów miało być tak, że jedno z dzieci Żyn-Wiew podczas całej tej jadki, tego piekła, które im urządziła, mówiło, żeby tego nie robiła. Mówiło: Mamo, kocham cię, nie rób tego. Ale niestety nawet te łamiące serce błagania nie miały nic zmienić. Jak to właściwie jest, że ktoś z zimną krwią potrafi zrobić taką krzywdę swoim dzieciom? Bardzo długo nurtował mnie przypadek Genevieve LeBlanc, i szczerze mówiąc, do teraz nie rozumiem, ale. Myślę, że bardzo dużo wniosły pewne analizy psychiatryczne, które poczyniono potem, niestety, już po całym zdarzeniu, i myślę, że właśnie zagłębienie się w psychikę tej kobiety może nie wytłumaczy nam tego, co się stało, ale być może trochę bardziej pozwoli nam spojrzeć na tę sprawę tak, jak odczuwała ją Żynwiew. Ponieważ łatwo oczywiście przyklejać etykietki ludziom i mówić, że są źli albo dobrzy, że zrobili coś niewybaczalnego i są potworami, albo wręcz przeciwnie, to im stało się coś strasznego i to ich ktoś skrzywdził, ale myślę, że w tym przypadku nie wszystko jest do końca tak czarne i białe, jak byśmy chcieli, mimo że ofiarami padły małe, niewinne dzieci. Podobno, gdy poczyniono pewien wywiad środowiskowy, okazało się, że w ocenie wszystkich, którzy znali tę rodzinę, Geneviève była wzorową matką, a dla niektórych nawet wymarzoną. Nieco wymagającą, ale jednak. Dla Geneviève dzieci były całym życiem i wydaje się, że być może nawet zbyt mocno, bo granice tożsamości kobiety i tożsamości jej dzieci i zlewały się trochę dla niej. Całym sensem jej życia było to, że one istnieją, i to one ją właśnie definiowały. Dodatkowo, jak wiemy, kobieta nie była w najlepszej kondycji psychicznej i z roku na rok poglążała się w coraz cięższym stanie depresyjnym, a może nawet depresji, bo swego czasu było to po prostu, wydaje mi się, być może niedodiagnozowane. Kobieta nie widziała nadziei dla siebie i. Trwając w tej beznadziei, nie było tak, że w tych wyobrażeniach odczuwała to tylko pod kątem siebie, bo ona nie widziała też nadziei dla swoich dzieci. Bardzo dobrze obrazuje to list, który wysłała do swojej przyjaciółki Valerie 27 lutego, czyli dzień przed całym zdarzeniem, choć wydaje mi się, że może być to po prostu takie datowanie wsteczne, bo napisała to trochę wcześniej, a był to po prostu list, który wysłała w dzień, gdy to się stało. I jeden z fragmentów brzmi tak tego listu. Moja druga przyjaciółko Valerie nie mam odwagi, aby dokonać pewnych rzeczy, i muszę ci powiedzieć, że coś się wydarzyło i jestem całkowicie sparaliżowana strachem, bo nie ma już rozwiązania mojego problemu i podjęłam decyzję o wyjeździe z dziećmi daleko i na zawsze. Kiedyś zobaczymy się znowu, ale nie żałuję tego ostatecznego rozwiązania. Michel Shar zepsuł mi życie. Sprawił, że moja bliskość z dziećmi i z mężem przestała istnieć. Opuściłam dom rodziców i z jednego piekła wpadłam w drugie, nie potrafię tak dalej. Istnieje zjawisko, w którym osoba chce odebrać sobie życie, ale odbiera życie też swoim najbliższym, uważając, że czyni dla nich dobrze, bo oni też cierpią, a właśnie w ten sposób to cierpienie zakańcza. I być może to właśnie wydarzyło się tutaj, z tym, że nie do końca jestem w stanie uwierzyć, szczególnie jak czytam takie upisy, że chciała ona odebrać sobie swoje życie, upadając na narzędzie, że tak do końca było, ponieważ mimo wszystko jest tyle różnych sposobów, w których można się chwycić, że fakt, iż kobieta przez ponad, Półtorej godziny działała z zimną krwią, a potem całego tego zajścia, w, w imię którego to robiła, nie potrafiła dokończyć na sobie, to wydaje mi się takie trochę grubymi nićmi szyte. Aczkolwiek jest też jedna bardzo ciekawa opinia psychiatry, który właśnie wydawał opinię w tej sprawie. I mówi on, że być może żniew była zdolna z zimną krwią uczynić to wszystko bo w momencie popełniania czynu doszło do zjawiska dysocjacji, i tożsamość żynwiev uległa fragmentacji. Dysocjacja to jest taka zniekształcona forma mechanizmu obronnego, który na przykład pozwala człowiekowi opuścić swoje ciało w trakcie jakiegoś stresującego wydarzenia. I często są takie opisy, właśnie kiedy dzieje się coś złego, że ofiara na przykład ma wrażenie, jakby patrzyła na to z góry. Dodatkowo to nie jest tak, że w momencie, kiedy dojdzie np. do takiej dysocjacji pełnej i ktoś w niej działa, to że ma do końca świadomość, co robi, bo robi to inna część jego osobowości, o której nawet może nie mieć świadomości. To tak mniej więcej. Jeśli gdzieś się pomyliłam, to dajcie znać. Chodzi o to w sumie, w skrócie, w tej całej opinii, że być może, że mówię w Przeżywała jakieś wielkie traumy albo stresy, tak ogromne, że aby bronić ją przed samą sobą, doszło do pewnej dysocjacji. I to właśnie ta druga część, o której nie miała zupełnie świadomości, zrobiła to, co zrobiła. Natomiast kobieta dokończyć tego już nie potrafiła. Ja się jednak bardziej skłaniam ku teorii, że być może kobieta cierpiała na depresję i to na depresję tak ciężką, że na przykład była to depresja urojeniowa i w tym momencie możliwe było, a mogłoby być nawet okolicznością łagodzącą, że do końca nie wiedziała co czyni. I to było właśnie główne pytanie, którym zajmowali się sędziowie, a także przysięgli w trakcie procesu, bo Ginewiew tak naprawdę nie zaprzeczała tego co zrobiła. Przyznała się od razu i bardzo żałowała swoich czynów. Była załamana tym wszystkim i generalnie wyrażała skruchę. Natomiast cały proces skupił się na tym, czy kobieta rzeczywiście była świadoma swoich czynów i jak do tego doszło, że popełniła tak straszny czyn? Ponieważ nikt nie mógł tego zrozumieć. I choć w jednym ze źródeł możemy znaleźć informację, że opinia psychiatrów w tej sprawie była taka, że kobieta była niepoczytalna a, i nie wiedziała co czyni, a mimo tego nie wzięto tej opinii pod uwagę i sądzono kobietę jakby była w pełni świadoma swoich czynów, to ja jednak znalazłam informację o zgoła innej opinii, jaka została wydana podczas tego procesu. Uznano bowiem, że Genevieve działała pod wpływem poważnych zaburzeń psychicznych, ale mimo to nie była całkowicie pozbawiona odpowiedzialności, bo rozumiała, co czyni, więc można było ją sądzić. I nie należało jej umieszczać, na przykład, w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, gdzie notabene mogłaby uzyskać przecież jakąś pomoc. Była to decyzja, która nie była aż tak szczególnie zaskakująca, bo podobno często dzieje się tak w trakcie takich procesów, że w istocie rozeznanie się zmieniło, ale całkowite rozumienie czynu nie jest zniesione, więc można za to odpowiadać. Geneviève Lermitt podczas procesu mówiła bardzo dużo o swoim złym samopoczuciu, które poprzedzało te wydarzenia, a także nie szczęciła słów na temat trudności, jakie istniały w jej życiu, domu rodzinnym, związku. I w szczególności miała pretensje do swojego byłego męża o to, że podobno podnosił na nią rękę, a także w ogóle nigdy jej nie słuchał, w szczególności kiedy krytykowała. Obecność obcego mężczyzny w ich życiu, od którego wciąż byli zależni. No i też bardzo ciekawie nazwała doktora Michela Szara, ponieważ w trakcie procesu powiedziała, że miała dość życia z tym ćwierć inteligentem. Ponadto kobieta opisała szczegółowo wydarzenia z dnia tragedii, a także cały ten opis zakończyła płaczem, ponieważ powiedziała, że Dzieci były siły, siłą napędową jej życia, choć wtedy zachowała się odwrotnie, bo chyba nie zdawała sobie z tego sprawy i że sama nie rozumie, jak mogła to zrobić, bo nie chciała ich skrzywdzić i nie wie w ogóle, jak może wytłumaczyć coś takiego, i nie wyobraża sobie, co dzieci w tym momencie czuły i jak bardzo były przestraszone tym, co ich mama robi. Generalnie kobieta wyraziła skruchę, choć patrząc na to, co się potem stało, nie jestem do końca skłonna w to uwierzyć. 19 grudnia 2008 roku ława przysięgłych, która składała się z ośmiu kobiet i czterech mężczyzn, co myślę nie do końca było w porządku, skazała Wiefler Mit na karę dożywotniego pozbawienia wolności. I Jeszcze przed procesem kobieta złożyła papiery rozwodowe i choć Mokadem z początku nie chciał się rozwieść, to potem wycofał swój sprzeciw i rzeczywiście do tego rozwodu doszło. Jednak co jest najbardziej szokujące, kobieta później będąc już w zakładzie, związała się najpierw z jednym mężczyzną, a potem z drugim i... Oczywiście nie muszę mówić, że ci mężczyźni również w tym zakładzie znajdowali się, cóż, nie za dobre na świecie. Z tym drugim mężczyzną nawet potem postanowiła wziąć ślub, natomiast podobno w ich małżeństwie również się nie układa. Co jest jednak szokujące, w związku z tym, że kobieta otrzymała wyrok i niestety całą resztę swojego życia miała spędzić za kratkami... Nie miała ona możliwości zarobku, a co za tym idzie, nie miała grosza przy duszy. No bo wiadomo, wcześniej już cała sytuacja materialna rodziny też nie była najlepsza. Co prawda, posiadali oni dom, ale mieszkali właściwie u obcej osoby, bo jaki był do końca, jak była do końca rozwiązana sytuacja prawna tego, co jest czyje w tym domu, nie jestem przekonana. Wiadomo natomiast, że w związku z tym, iż Żydwiew nie miała pieniędzy, a w Belgii jest podobno tak, że koszty procesowe niestety ponosi ta strona, która została skazana, to zgadnijcie, kogo obciążono bardzo wysokimi kosztami sądowymi, które wynosiło około 70 tysięcy euro. Nikogo innego jak byłego, podkreślam, już męża Żydwiew Mokadema. I choć Mokadem próbował się odwoływać, to niestety bezskutecznie. A przyznaję, że podstawy do odwołania się miał bardzo duże. Po pierwsze, to jest już jego była żona, po drugie, ta była żona odebrała życie piątce ich dzieci, a za cały proces miał ponosić koszty. Poszkodowany przez sytuację życiową Mokadem, moi drodzy, niestety tak. I szczerze mówiąc, podobno do dzisiaj przychodzą do niego jeszcze jakieś rachunki, rachuneczki związane z jakimiś tam rzeczami. Jeśli chodzi zaś o samą Genewie, postanowiła ona pozwać swojego lekarza-psychiatrę na 3 miliony euro, w związku z tym, że nie znalazł dla niej czasu w tym krytycznym dniu i nie zapewnił jej prawidłowej opieki psychiatrycznej. Całe szczęście jednak kobieta przegrała. Mówię całe szczęście, dlatego że orzeczono, iż technicznie jej lekarz nie popełnił żadnego błędu, postępował zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, jak pacjentem powinien się opiekować. A spójrzmy na to z drugiej strony. Gdyby wyrok rzeczywiście został wydany, to czy nie sprawiłoby to, że wszyscy lekarze, a szczególnie lekarze praktykujący, no tak inny i dosyć delikatny, zawód, jaki jest, jest, zawód lekarza psychiatry, nagle zaczęliby się po prostu bać, bać przyjmować pacjentów, bać rozmawiać z trudniejszymi pacjentami cierpiącymi na bardziej zaawansowane różnego rodzaju choroby psychiczne, które niosą ze sobą ryzyko niestabilności. Dlatego jest to pewna Pozytywna informacja w tej całej sprawie, że kobieta nie wygrała tych pieniędzy. Nie wiem za bardzo, co chciałaby z nimi zrobić. Ale jeśli chodzi o to, co w ogóle żniwiew Dermit chce z sobą robić, to jeśli myślicie, że jest ona w tym momencie w więzieniu, no, możecie się srogo zdziwić. Bo okazało się, że ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, Kobiecie udało się przedostać. Najpierw do placówki zamkniętej psychiatrycznej, potem do zamkniętej, ale o mniejszym rygorze, a podobno teraz znajduje się w placówce, która jest półotwarta. I choć musi tam ona mieszkać, to może z tej placówki swobodnie wychodzić. Wszystko ma być związane z tym, że podobno jednak orzeczono u niej pewnego rodzaju stan psychiczny, chorobę psychiczną, nie powiem Wam jaką, bo oficjalnie tego nigdzie nie ma, która wymaga pewnej hospitalizacji. Mimo wszystko okazało się, że werdykt dożywotniego pozbawienia wolności został zastąpiony półotwartym zakładem psychiatrycznym, z którego kobieta może wychodzić, aby spotkać się z rodziną, czy też znajomymi, choć. Sądzę, że znajomych to rzeczy po całych tych zdarzeniach raczej nie ma. Co jest jeszcze bardzo niepokojące w tej sprawie? Michel Szar tak bardzo czuł się związany z rodziną i tak bardzo na to naciskał, że nawet po odejściu dzieci nie potrafił odpuścić, i udało mu się już po odejściu tych dzieci nie wiem w jaki sposób prawnie jest to możliwe, ale może w Belgii tak jest adoptować je, w związku z czym został takim przyszywanym dziadkiem i w ten sposób jego żałoba mogła być pełna. Podobno też napisał książkę o wszystkich swoich przejściach, ale książki tej chyba nikt nie wydał, bo w wielu wywiadach mówi, że ona jest napisana, że chce ją wydać, że ją wydał, ale nie można jej tego nigdzie znaleźć, nie można jej nigdzie kupić, także ile jest w tym prawdy, nie wiadomo. Co się za tyczy Mokadema, to znalazł on sobie nową partnerkę życiową, której się oświadczył, i niedawno urodziło im się dziecko, i jednocześnie mężczyzna nie chce mieć kontaktu z byłą żoną. I to już wszystko w tej sprawie, moi kochani. Wiem, że jest dużo nieścisłości, dużo znaków zapytania, ale jeśli znajdziecie jakieś informacje, które być może. Są bardziej potwierdzone niż to, co powiedziałam w filmie, to jak najbardziej komentujcie pod spodem, bo jak już moja znajomość języka francuskiego jest bardzo dyskusyjna, także jakby co, to również i ja zapraszam do dyskusji. Jestem ciekawa Waszego zdania, bo dla mnie ta sprawa jest nie bardzo oczywista, bo gdyby te dzieci miały być jakimś chorym narzędziem, które służyłoby po prostu wymierzeniu kary, czy zemsty wobec ludzi, którzy zawiedli Żynwiew? Mogłabym nie to, że zrozumieć, bo ja tego nigdy nie zrozumiem, ale widziałabym pewną prawidłowość w jej myśleniu. A tak, wersja o tym, że rzeczywiście chciała sama odejść z tego świata i zabrać ze sobą dzieci, wydaje mi się bardziej prawdopodobna, z tym, że nie pasuje mi ten element, że po pierwsze kobieta nie sfinalizowała swoich zamiarów, a po drugie, Miała potem jeszcze wiele okazji, żeby rzeczywiście to swoje życie zabrać, a jednak tego nie zrobiła. I może to wynikać z tego, że rzeczywiście miała zapewnioną dobrą opiekę, ale mogło wynikać z tego, że to, co zrobiła, wcale nie miało takiego podłoża, na jakie to wszystko kreuje swoimi listami, tym, co twierdziła w sądzie. Tylko wtedy, jaki był prawdziwy powód. I jaki był cel tego, co zrobiła? Tego prawdopodobnie już nigdy raczej się nie dowiemy. I tym mrożącym krew w żyłach i wywołującym ciarki akcentem pragnę zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie słuchają już prawie te dwa lata, również wszystkim patronom, którzy mnie wspierają, a także osobom, które wspierają mnie w inny, tak samo wartościowy sposób, bo komentują, zostawiają łapki, czy linkują dalej. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się ponownie. Pa!